dramatyczną nazwę, prawda? Wciąż pada śnieg. Czy uda się zdjąć klątwę i przywrócić wioskę? O tym zadecyduje wasza wytrwałość. Będziecie musieli pokonać niejedną przeszkodę, by znowu przywrócić wiosnę. Czy jesteście na to gotowi? Jesteśmy multicentrum, panie dyrektorze. I tutaj jest zawsze tak wesoło i zawsze tak licznie. Dzisiaj podsumowanie ferii w mieście Biała Podlaska. Podsumowanie ferii z prezydentem miasta Biała Podlaska Michałem Litwiniukiem. Ale pomówmy o tym, co u was się działo. Pan wspomniał o tym, że no, trochę pan na życzenie dzieci odpowiedział, że te ferie powinny trwać tysiąc lat, tak jak dzieciaki chciałyby. No ale nie jest tak dobrze, my to dorośli wiemy. Tak, ferie trwają 2 tygodnie i uważam, że całkowicie to wystarczy, zwłaszcza, że w tym roku przerwa między świętami a feriami trwała zaledwie tydzień. Także myślę, że dzieci wypoczęły. Podsumowanie ferii z prezydentem miasta, bo też i rozpoczęcie ferii było z panem prezydentem miasta, także pan prezydent często nas odwiedza przy różnych okolicznościach. Podczas różnych imprez. Dzisiaj akurat kraj na lodu, nie ma śniegu, więc chociaż w tym zimowym nastroju próbujemy te ferie pożegnać. Mieliśmy ponad 600 uczestników ferii, bo to nie tylko multicentrum i Barna, aczkolwiek tu najwięcej. Natomiast w filiach też się sporo działo. Fil numer 3 przy ulicy Gmonta Starego, fil numer 1 przy Alejach Tysiąclecia, fil numer 6 na ulicy Orzechowej. Także wszędzie zajęcia, czy to plastyczne, czy tak jak tutaj, z robotyki, z języka angielskiego się odbywały, czy filmy w Bibliotece Barwnej. Mamy swoich stałych uczestników, w tym też dzieci pana prezydenta mogę wspomnieć, bo widziałem. Moje dzieci także uczestniczą, także dzieci chętnie korzystają z naszej oferty. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. No i oczywiście myślimy już o wiosennych wydarzeniach. Multicentrum to miejsce niezwykłe. Czy w multicentrum jesteśmy w stanie dla dzieci wyczarować śnieg? Tak, tak. To ważna odpowiedź. Ale myślę, że dałoby się zrobić. Jak widzieliśmy na filmie, są tutaj różne doświadczenia z różnymi płynami, z różnymi substancjami, więc myślę, że pani Agnieszka byłaby w stanie to zrobić. Tak, i z pierwszej, i z drugiej części. Brawo! Brawo! Pięknie! Dziękujemy. Można naokoło, jak mam go? Na pewno jest tam.
Coś tam jest. Pytanie, coś jest. Otwieramy jajeczko. Nie wyjmujemy kartkę. Przeczytać? Kto jest najlepszym przyjacielem Svena? Krzysztof, czy widzicie tutaj Krzysztofa? Tak, jest. Zawracamy i jedziemy. I taki świat. Świetnie. Brawo!